Dobra, laścik. Nauczyciel fizyki trafił do więzienia i robi wszystko, by stać się tam autorytetem. Ty, to może być dobre. Aby dołączyć do gangu, ten człowiek otrzymał zadanie przenoszenia. Ty, to jest ten z Gry o Tron. Gangu, ten człowiek otrzymał zadanie przenoszenia białego proszku w swoim ciele. Aby dowiedzieć się, czy mu się to udało, obejrzyj nasze podsumowanie filmu. Co? W tupę nie rozumiem. Jamie, no, aby Jamie dołączyć do Lannister. gangu, ten człowiek otrzymał zadanie przenoszenia białego proszku w swoim ciele. Biały Aby dowiedzieć proszek? się, czy mu się to udało, obejrzyj nasze podsumowanie filmu Skazany. Pokazano nam więzienie z licznymi celami. W jednej z nich widzimy więźnia imieniem Jacob Harlon, którego przezwisko to Money. Pisze list do swojego syna Josha, prosząc go o przebaczenie. Dowiadujemy się, że Money był w więzieniu przez 7 lat i jest na zwolnieniu warunkowym. Ma zamiar zawrzeć wielką umowę sprzedaży broni meksykańskim handlarzom. Na zewnątrz spotyka byłego skazańca o imieniu Frank, znanego jako Shotgun, oraz żołnierza o imieniu Howie. Harlon idzie na... Ten też znany. Spotkanie z członkami swojego gangu. A ten to urządzają kto? Ty. Widzisz tego? Harlon idzie na spotkanie z członkami. To jest ten z ósma... Nie, czekaj. Ósma mila? Jak to się nazywało? To jest film z Eminemem. Taki typ był, co się w jaja postrzelił w tym... ...kami swojego gangu. Urządzają wielką imprezę. Zdajemy sobie sprawę, że nasz bohater to poważny Robur autorytet. Warszawski Piękna koks. Blondynka proponuje mu zabawę, ale mężczyzna odmawia. Wychodzi z pokoju i w tym samym momencie dom, Widać, w którym że jest odbywa się Sigma. Przyjęcie, zostaje zaatakowany. Jedna z dziewczyn zostaje postrzelona, tak, ale Manny jedna, i tak. jego przyjaciołom Klub romantyki? Nie, nie, udaje nie. się uciec. Zabierając Inna. Samochód Howie, nasz bohater jedzie do motelu. Po drodze wspomina witam, swoją witam, przeszłość. 10 lat temu był odnoszącym sukcesy maklerem giełdowym, cieszącym się życiem z żoną Ty miał być nauczyciel fizyki, aleluj. Kate i małym synem Joshuą. Pewnego wieczoru jedli kolację z przyjaciółmi. Harlon był pijany, ale wsiadł za kierownicę i przejechał na czerwonym świetle. To spowodowało, że ich samochód brał udział w wypadku. Okej. Bliski przyjaciel i współpracownik Harlona został zabity, a sam mężczyzna został aresztowany. Adwokat poradził mu, by przyznał się do winy, bo jeśli przegra sprawę, może trafić do więzienia na 7 lat. Ku rozczarowaniu żony Harlon zgodził tak się to z na ile prawnikiem. Został skazany na 16 miesięcy pozbawienia wolności. Wróćmy do naszych czasów i poznajmy innego bohatera. To jest policyjny detektyw Kutcher. Dowiaduje się od anonimowego informatora, że Harlon zamierza zawrzeć nielegalną umowę i zaczyna go śledzić. Rano Harlon i Howie siedzą w samochodzie i gdzieś jadą. Przychodzą do starego przyjaciela Harlona, Hermana Gomeza, i wyjaśniają z nim warunki umowy. Potem próbuje dowiedzieć się, kto zaaranżował zamach na jego przyjęciu. Wygląda na to, że w jego gangu jest zdrajca. Teraz znów cofamy się w czasie. Widzimy Harlona zabieranego do więzienia. Jego prawnik ostrzega go, że będzie siedział z najgroźniejszymi przestępcami i że musi Czemu? Nauczyć się bronić. W przeciwnym razie będą go stale prześladować. Wszyscy Co nowo jest? Przybyli więźniowie trafiają do ogromnej celi. Od razu są obiektem drwin i gruźb. Nadchodzi pierwsza noc w więzieniu, a Harlon widzi, jak więźniowie rzucają się na jednego z więźniów i ściągają mu spodnie. Aby osiedlić się w więzieniu, następnego ranka Harlon wdaje się w bójkę z ciemnoskórym więźniem. Przybywają strażnicy... Cześć, co w dupę, czemu nie nadążam? Rzucają się na jednego z więźniów i ściągają mu spodnie. Aby osiedlić się w więzieniu, następnego ranka Harlon wdaje się w bójkę z ciemnoskórym więźniem. Przybywają... A trzeba było zaznaczyć to? Chyba tak, to jest ważny element fabularny. Strażnicy i rozpylają im gaz pieprzowy w oczy. Po tym incydencie Harlon zostaje umieszczony w celi na 30 dni. Kiedy mężczyzna zostaje zwolniony z izolatki, podchodzi do niego mężczyzna o pseudonimie Shotgun. Jest jednym z członków Shotgun. Białego rasistowskiego gangu. Harlon otrzymuje zaproszenie do przyłączenia się do tego gangu, zdając sobie sprawę, że odmowa może go... Pobił czarnoskórego w więzieniu i dostał zaproszenie do klubu, ty... Drogo kosztować, Harlon zgadza się i zaczyna wykonywać rozkazy przywódcy zwanego Bottles. I w rzeczywistości są cholernie skomplikowane. Na przykład Harlon jest poproszony o przemycenie zakazanych substancji w, no, własnym odbycie. A on to robi. Wtedy właśnie otrzymał swój własny przydomek Money, co tłumaczy fakt, że pracował jako makler giełdowy na zewnątrz. Mężczyzna zaczyna robić tatuaże na ciele, symbole gangu, do którego dołączył. A jego charakter szybko Staje się się zmienia Sigmą. Pod wpływem brutalnego otoczenia.
Harlon dostaje nowe zadanie. Musi uporać się z Kapusiem, człowiekiem pracującym dla strażników tego więzienia. Ręce Harlona trzęsą się ze strachu. Wraz z innym więźniem wciągają Kapusia do celi, a Harlon odbiera mu życie ostrym przedmiotem. Po chwili widzimy, jak Bottles rozmawia z więźniem Hermanem Gomezem, przywódcą meksykańskiego gangu. Razem szykują się do wielkiego starcia z czarnymi więźniami, w którym Harlon też musi wziąć udział. Wywiązuje się brutalna walka. Strażnicy wrzucają bomby dymne, ale więźniów nie można już zatrzymać. W pewnym momencie Harlon zauważa, że Herman Gomez potrzebuje pomocy i atakuje swojego rywala. Gomez dziękuje Harlonowi za uratowanie go. Więźniowi życie i za to otrzymuje dodatkowe 9 lat więzienia. Mężczyzna zostaje przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze. Ty, to więzienie nie miało resocjalizować ludzi? Ty, bo chłop trafił przez wypadek uliczny do więzienia na parę miesięcy. Już dwie osoby zabił. W dupę, co się dzieje? W czasie Kate składa pozew o rozwód, po czym Harlon traci wszelką komunikację z rodziną. Harlon zna już zasady więziennego zachowania, więc regularnie bierze udział w bójkach i szybko zdobywa zaufanie przywódcy miejscowego gangu, Bestii, oraz jego pomocnika Choppera. W wyniku jednej z więziennych zamieszek Chopper odbiera życie strażnikowi i trafia do celi śmierci. Bestia proponuje Harlonowi, by został jego zaufanym asystentem. Ten zgadza się. Przekupując strażnika, Bestia obiecuje zorganizować zwolnienie warunkowe Harlona. W podzięce za to nasz bohater będzie musiał zawrzeć przestępczy układ z Meksykanami, na czele których stoi sam Herman Gomez. Początkowo Harlon chce odmówić, ale Bestia grozi, że odbierze życie jego żonie i synowi, a mężczyzna zgadza się, chcąc ocalić swoich bliskich. I tak wracamy do momentu, w którym Harlon po odbyciu należnej mu kary wychodzi na wolność i o mało co nie pada ofiarą zamachu na przyjęciu. Detektyw Kutcher wzywa go i żąda wyjaśnień. Harlon kłamie, że go tam nie było. Wyjeżdża na spotkanie ze swoją byłą żoną Kate i zaprasza ją na obiad. Mężczyzna wręcza jej kopertę z kartą bankową. Kobieta odmawia przyjęcia jej, ale Harlon nalega. Obiecuje, że Kate nigdy więcej go nie zobaczy i odchodzi. Ile jej dał? Harlon przybywa do nocnego klubu. Tam spotyka się ze swoimi wspólnikami i po raz kolejny wyjaśnia szczegóły kryminalnej transakcji. Wtedy dowiadujemy się, że zdrajcą jest Shotgun. To on dostarcza detektywowi Kutcherowi wszystkich potrzebnych mu informacji. Robi to, aby wydostać z więzienia dziewczynę, którą kocha. Jednak w międzyczasie Harlon obserwuje Shotguna i dowiaduje się o jego przebiegłych planach. Wraca do motelu i ogląda rysunki, listy i zdjęcia syna. Nagle słyszy pukanie do drzwi. To jego była żona Kate razem z dorosłym już Joshuą. Harlon zdaje sobie sprawę, że może być śledzony i nagle zrywa kontakt z synem. Syn jest bardzo zraniony. Dzień przed umową z Meksykanami Harlon drze prześcieradła i robi z nich coś na kształt liny. Wymyka się z domu przez okno i bierze taksówkę. Po co była mu ta lina? Harlon spotyka się z Howiem i bierze jego samochód. W ten sposób udaje mu się uniknąć śledzenia, ponieważ detektywi uważają, że nadal siedzi w swoim pokoju. Nadchodzi dzień transakcji. Shotgun słyszy pukanie do drzwi i widzi na progu Harlona. Nasz bohater atakuje go i rani ostrym przedmiotem, po czym oskarża go o zdradę i odbiera mu życie. Harlon znajduje telefon Shotguna i wkłada go bezpośrednio do ręki swojego byłego wspólnika. W tym czasie sam Kutcher pojawia się w domu Shotguna i widzi, że jego informator już nie żyje, ale ma w rękach telefon Shotguna i być może uda mu się uzyskać przez niego informacje. Harlon przybywa na miejsce spotkania. Jest tam ciężarówka pełna przemycanej broni. Sprawdzają ładunek i ruszają w drogę. Po drodze Harlon wysyła do telefonu Shotguna dokładne współrzędne miejsca transakcji. Aha, on bajtuje. Czytuje detektyw Kutcher, który natychmiast zbiera oddział gliniarzy. Żeby ich zgarnęli. Harlon prosi Howiego o jego broń i celuje prosto w faceta. Poprzez groźby dowiaduje się, że Shotgun zabrał połowę dostawy broni i ukrył ją w innym miejscu. Po wydaniu rozkazu Howiemu, by o tym zapomniał, Harlon wypycha faceta z jadącego samochodu i zawozi się na miejsce transakcji z innymi przemytnikami. Tam Harlon mówi Gomezowi, że Shotgun i Howie okazali się zdrajcami. Przemytnicy zaczynają ładować broń i w tym momencie zauważają radiowozy. Rozpoczynają najazd. Harlon i Gomez zostają zakuci kajdankami. Policjanci są bardzo zadowoleni ze swojej pracy. Harlon dostaje dożywocie bez prawa do apelacji. Co? Przecież on ich wezwał, im SMS-a wysłał. Kutcher proponuje mu, żeby wydał Bestię, ale ten odmawia nawet w zamian za całkowitą wolność. Harlon wie, że i tak zostanie znaleziony i wyeliminowany. Poza tym sam Bestia dobrze wie, że to Harlon udaremnił układ z Meksykanami. Przekupując strażnika, organizuje ich spotkanie na placu ćwiczeń dla więźniów. Tam Bestia grozi mężczyźnie odwetem na jego rodzinie.
Jednak Harlon też to przewidział. Na spotkaniu wyjął ze swojej więziennej torebki żyletkę. Używając jej zdejmuje kajdanki i grożąc odebraniem życia strażnikowi wpycha go do klatki. Bestia zdaje sobie sprawę, że Harlon celowo sabotował transakcję, aby mógł wrócić do więzienia i zemścić się na nim. Co? Ma rację. Harlon wypuszcza bestię z klatki i atakuje go, trzymając ostrze. Wywiązuje się zaciekła walka o życie między mężczyznami, a Harlon pokonuje przeciwnika. Bestia nie daje już żadnych oznak życia. Harlon oferuje strażnikowi w klatce zawarcie z nim umowy. Strażnik będzie musiał uratować Harlona przed wyrokiem śmierci, a ten obiecuje mu wiele łapówek od więźniów. Może to zagwarantować, ponieważ teraz to Harlon jest nowym przywódcą gangu. Strażnik zgadza się i mówi wszystkim, że to bestia rzekomo zaatakował Harlona brzytwą, podczas gdy ile dostanie strażnik? Harlon zostaje uwięziony. Pewnego ty, poszedłbyś się taki układ jako strażnik? Od syna. Pisze do ojca, że mu wybaczył i zawsze będzie postępował zgodnie z jego radą. Rozumiemy, że Harlon zrobił to wszystko tylko po to, by chronić swoją rodzinę. I udało mu się. Podobał ci się ten film? W takim razie daj nam lajka i nie łam prawa. To jest Mówi Kot, a wszystko co robimy, robimy dla ciebie. Prawdziwy Sigma. Ty niezły ten film. Fajny się wydaje. W sensie to był tylko skrót, ale fajny film do obejrzenia. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę